Witam, 17 listopada, trzeci już filmik dzisiaj. 15 minut do lasu na moim parkingu. Przejeżdżałem tędy, wracając ze śmietników i zauważyłem nowe śmieci. Zrobimy sprzątanie. Tutaj były te opony. Co je zabrałem, jeszcze jest taki ślad odbity w ziemi. Tutaj ten worek, który wtedy posprzątałem. No i pojawił się nowy worek. Nie wiem, czy ja tu wygram z tymi śmieciami, którzy wyrzucają śmieci jak leci. Chociaż to jest właściwie bonus w kolorze flamingowym. A to dziękuję. To można na przyszłość, jakby ktoś to oglądał, to tu można koło drzewa stawiać. O tu. Puszki. Chyba tu tą kartkę to już zapowiadam od trzech filmów, że zostawię na tym drzewie. Może napiszę, zostawcie tutaj śmieciuszki, a raczej tak. Zabierzcie swoje śmieciuszki, a zostawcie mi tu puszki. Dobra, zbieramy. Co my tu mamy? Ludzie parkują czasami. Właśnie. Mamy ten worek. Zostawiony. Chyba się wystraszył, albo nie, zawrócił. Mamy ten worek. Do tego worka zapakujemy. Co znajdziemy na parkingu zawodowego. Tą reklamę muszę poprawić, jak obiecywałem. Trytytki. Maseczka. Śmieć naszych czasów. Maseczka. Co tu mamy jeszcze? Moi drodzy, cały asortyment jest. Nie ma problemu. Aloe vera. Oushi. Jest serek homogenizowany. Jest. Musiałem sobie poprawić. Bo mi ręka boli od trzymania telefonu. Jest folia na parkingu naszym. Jest mała folia. Są gumy Orbit i Milky Way. Może nie jest to las, tylko parking, arena. Trochę przy lesie. Ej, jest trytytka. Normalnie szok. Doznałem teraz szoku, bo chciałem poprawić tą reklamę, żeby ładnie wyglądała. Chociaż nie jest to moja reklama. Czy to jest przestępstwo? Kiedy ja tu zbieram śmieci, nie wiem, może by trzeba było też zadzwonić do prokuratury z nakazem aresztowania dla tego drania. O. Mamy trytytkę, moi drodzy, to zrobimy zaraz. Poprawimy tą reklamę, żeby było jak należy. Tak czy nie? Tak. Papierek. Jak się zdenerwuję, to tu zasadzę jakieś dzikie róże. Żeby było ładnie. A co? O, tam leży kotek. Leży kotek, który już... Nie, to nie kotek, to jest jakaś kuna. Ona leżała na poboczu wczoraj. Ktoś ją tutaj wrzucił. Jest małpa. Jest puszka. Jest wieko od puszki. Takie to tutaj są śmieciuszki, moi kochani. Kuna tutaj leży. Kuny nie będę zbierał. Bo ona należy do środowiska naturalnego. Robactwo sobie z nią zrobi porządek. Insekty różne, które się zajmują właśnie w naturze sprzątaniem takiego czegoś, takiego ciała już nieczynnego, że tak powiem. Paragon fiskalny. Folia.
Ludzie przejeżdżają sobie, myślą, chyba chłop za karę tutaj dostał jakieś, nie wiem, zbieranie śmieci. Może dlatego, że kradzież na śmietnikach uprawiał i teraz mu kazali tu pozbierać śmieci. Takie moje dzisiaj z wami rozmowy na parkingu zawodowego. Ciężko mi jedną ręką, bo tak telefon trzymam jedną ręką. Zostawimy na razie te śmieciuszki. Zabierzemy te puszki, no bo to są same puszki. No, źle się to nagrywa, ja wiem, źle się to obsługuje, trzymając jedną ręką. Teraz tak, idziemy tą reklamę naprawić, zrobię pauzę, jak się uda. Reklamę już podwiesiłem tą czytytką, już tak nie wisi, byle jak. Chociaż nie jest to może w moim interesie. Zabieram te puszki, pozbieram jeszcze śmieciuszki do końca, moi drodzy. Także może złom pójdzie, tylko się muszę zareklamować, rozreklamować więcej. Worek w kolorze przyjemnym, flamingowym. Muszę się rozreklamować więcej i być może nie będę musiał wyjeżdżać w trasy dalekie i opuszczać rodzinę. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj, kochani. Ja te śmieci tutaj sobie już pozbieram bez nagrywania i ten worek na śmieci wywiozę. Miłego dnia, równie pięknej pogody wam życzę oraz pogody ducha. Także jeszcze raz miłego dnia, kochani. Do następnego.